Żółwik, witajcie na kanale HEX SERVICE na analizie przypadku odzyskiwania danych. Dostałem do sprawdzenia dysk o pojemności 250 GB producenta Maxtor, Ale czy na pewno? Jeżeli przyjrzymy się dobrze naklejce znamionowej, a spojrzymy na numer seryjny, part number, wersję oprogramowania, czy też kształt płytki elektroniki zewnętrznej, dostrzeżemy niebezpieczną korelację z produktami Seagate'a. Jakiś czas temu Seagate wykupił Maxtora, nie śledzę tego rynku, więc dokładnej daty raczej Wam nie podam. I od tamtej pory możemy spotkać się właśnie z takimi ototworami. Ale nie martwcie się, w przypadku dysków WD i Hitachi sprawa ma się bardzo podobnie. A wracając jednak do samego Maxtora, ten zgodnie z informacjami Wikipedii został wykupiony przez Seagate'a w 2006 roku. Ale ok, skoro historię marki mamy mniej więcej za sobą, Przejdźmy do aspektów technicznych i zobaczmy, co się stało z naszym dyskiem. A w tym celu podłączymy go do systemu diagnostycznego i zobaczymy, co się tam dzieje. A, ok, dobra, dysk osiągnął status gotowości. Auto wykrywanie również zadziałało. O, ciekawe. Model został wykryty jako rodzina rewizja U5. Trochę jestem zaskoczony, myślałem, że będzie to już rewizja F3, ale faktycznie patrząc na pojemność, dziwię się sobie, że się dziwię. Hmm. Okay, przejdźmy do portu.com. Model dysku został zidentyfikowany jako Maxtor STM3250310AS, czyli dokładnie tak jak wybrany model z listy. A rodzina, do której należy napęd, weryfikowana jest przez terminal z informacji przechowywanych w ROMie w tym wypadku. A skoro identyfikacja jest prawidłowa, zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o załadowanie się narzędzia. Mm -hmm, ok, dobra. A, zobaczmy, jak wygląda smart tego dysku. Ok, jeden sektor oczekujący na weryfikację, jeden który nie mógł zostać skorygowany. A, ogólnie, w przypadku dysków twardych. HDD, jak i SSHD, jeśli są one wykrywane, ale występuje problem dostępu do danych, czy nawet z zamontowaniem partycji, powinniśmy zweryfikować błędy w SMART. SMART, czyli Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology. Jeżeli nauczymy się go interpretować poprawnie, jesteśmy w stanie oszacować wstępnie jego kondycję, historię pracy lub prawdopodobną przyczynę awarii. W celu zapoznania się z informacjami odnośnie tego, które z tych parametrów są kluczowe oraz tego, w jakich przypadkach i modelach ich wartości nie są zerowe, no tutaj, jeżeli chodzi o tablicę RAF, odsyłam do linków w opisie. Tutaj błędów mamy niewiele. Jeden sektor niestabilny, oczekujący na weryfikację. Przez oprogramowanie wewnętrzne, czy jest to defekt logiczny czy fizyczny. W pierwszym wariancie powinien zniknąć z listy i wrócić do użycia, w drugim powinien zostać wykluczony i trafić do sektorów realokowanych. Zaś w jego miejsce powinien trafić sektor z puli zapasowej, która jest ograniczona, a sam defekt, tudzież degradacja najczęściej postępująca. Skoro w tym przypadku mamy tylko jeden taki defekt, pokażę Wam, jak wykonać kopię binarną takiego napędu. Kopię binarną, czy to do pliku, czy na inny sprawny dysk, wykonuje się z kilku istotnych powodów. Pierwszym jest ustabilizowanie pracy napędu, ponieważ w przypadku tradycyjnego używania dysków, zapisu bądź odczytu danych, głowica porusza się po całej powierzchni magnetycznej, raz od MFT w poszukiwaniu miejsca, w których znajdują się nasze dane. I po drugie, w trakcie ich odczytu. A dla większych plików wcale nie oznacza to, że one znajdują się w sąsiednich obszarach, a właśnie mogą być rozrzucone po nieco większej powierzchni. A w związku z czym a głowica, jak i sam dysk, poddany zostaje dużo większym przeciążeniom. Natomiast jeżeli chodzi o wykonywanie kopii binarnej, posektorowej, jak nazwa wskazuje, odczyt ten przebiega sektor po sektorze liniowo przez co jest ten dysk odczytywany niezależnie od zawartości. Natomiast w zaawansowanych narzędziach możemy sobie wybrać obszar, który chcemy zobrazować lub jeżeli potrafimy wyliczyć sobie alokację przestrzeni, w której dane się znajdują, w efekcie czego możemy taki czas kopiowania skrócić i zmniejszyć obraz takiego napędu. Ponieważ kopujemy tylko miejsca, w których te dane się znajdują, ja przykład kopii posektorowej zaprezentuję w programie DMDE. Dlaczego w nim? Dlatego, że w przypadku, jeżeli zdecydujemy się już później na dalsze procedury odzysku, możemy w darmowej wersji programu odzyskać do 4000 plików z danego katalogu niezależnie od ich wielkości. Co dla niedużego rozmiaru danych albo dla pojedynczych plików, jest faktycznie dość dużym udogodnieniem. Natomiast jeżeli chodzi o większe zakresy odzysku danych, licencja do użytku personalnego nie jest również specjalnie wygórowana kosztowo. Drugą istotną rzeczą jest to, że program posiada wsparcie dla wielu popularnych systemów plików i jako jeden z nielicznych pozwala na naprawę tablic partycji. Co w efekcie może nam pomóc na przykład podmontować uszkodzoną tablicę do na przykład Windowsa. A z tą drugą funkcjonalnością właśnie wiąże się też ten problem, że tak jak każdym dobrym narzędziem możemy łatwo coś naprawić, a jeszcze łatwiej coś zepsuć. Ok, ja podmontuję dysk za pomocą PC3000 do Windowsa. Wy będziecie podłączali dyski za pomocą portów SATA lub USB. Z czego ja zalecam jednak protokół komunikację po protokole SATA? Zanim jednak to zrobicie, musimy wyłączyć automontowanie napędów w systemie Windows. Aby to zrobić, a musimy to zrobić przede wszystkim dlatego, aby nam się nie uruchomił czek disk z automatu, co może jeszcze tylko bardziej skomplikować nam sprawę z potencjalnym odzyskiem. A, OK. Wiersz poleceń. Uruchamiamy jako administrator. A następnie przechodzimy do polecenia disk part. W celu wyłączenia automontowania musimy wpisać polecenie AUTOMONT DISABLE OK Informacja o tym, że automontowanie zostało wyłączone zostaje wyświetlona w wierszu polecenia. Co ciekawe funkcja działa w zasadzie tylko na dyski, na nośniki tego typu ponieważ karty i pendrive y w dalszym ciągu będą nam się montowały, będą dostawały literkę z automatu. Nie wiem dlaczego to tak dziwnie działa. A w celu wyłączenia detekcji urządzeń USB typu właśnie Karty pamięci pendrive'y musimy wyłączyć dodatkowe funkcje, co może spowodować nam w efekcie to, że przestaną być wykrywane inne urządzenia USB. Jest to dość problematyczne, żeby przywrócić to z powrotem do działania, bo trzeba się trochę nagmerać. A ja w przypadku PC3000 mogę ustawić sobie na sztywno, że dany napęd ma być w trybie tylko do odczytu. Co dla takiej pracy jest oczywiście wymagane, aby nic nie zapisywać na nośnikach. Co prawda DMDE w nowej wersji również zabrania zapisywania danych domyślnie na urządzeniach. Jest to tyle istotna funkcja, ponieważ niektóre programy do odzysku są na tyle upośledzone, że pozwalają nawet odzyskiwać zawartość na ten sam dysk czy też partycję. Nas interesuje jednak w tym momencie tylko zobrazowanie urządzenia w całości. Aby to zrobić, wybieramy Możemy wybrać urządzenie z dostępnych urządzeń w taki sposób, czyli w głównym okienku programu. To okienko pojawia się zaraz po uruchomieniu softu. Natomiast ja przejdę sobie tutaj, a to z tej prostej przyczyny, że jeżeli wybralibyśmy napęd bezpośrednio z okienka startowego, to zacznie nam zaczytywać partycje, a jeżeli mamy błędy na dysku, no to od razu tutaj też będą pojawiały się problemy. Dobra, my tutaj nie chcemy pracować. My wybieramy opcję. Z e listy rozwijanej, narzędzia, kopiuj sektory. OK, dopiero tutaj wybieramy urządzenie z listy, fizyczne urządzenie z listy. Możemy wybrać również partycję albo plik do skopiowania na urządzenie docelowe. Nas jednak na chwilę obecną interesuje fizyczny napęd. Program z automatu zaciągnął informacje na temat sektora startowego oraz sektora końcowego, oszacował wielkość kopiowanych danych. A możemy tutaj oczywiście sobie zmanipulować te informacje i wykopiować tylko to, co jest nam, powiedzmy, niezbędne. A następnie w lokalizacji docelowej musimy wybrać nasz plik. Dobrze, czyli mamy tak. Zlecenie 25.90. Ok. Nadajemy nazwę naszemu obrazowi. Ok. Przechodzimy teraz do zakładki Parametry i tworzymy plik logu. Tu również nadajemy nazwę naszemu plikowi. Możemy wybrać obszar, po jakim ma zostać log zaktualizowany. Plik logu zawiera informacje o pominiętych obszarach podczas występowania błędów i umożliwia on w razie potrzeby i możliwości uzupełnienie ominiętych obszarów oraz powielenie prób odczytu wolniejszych bądź problematycznych sektorów. W ustawieniach parametrów wejścia, wyjścia urządzenia możemy ustawić ilość ponowień odczytu, kiedy mają być ignorowane błędy, w jakich sytuacjach możemy również ustawić wypełnienie dla sektorów ominiętych, a tudzież nieodczytanych. Tutaj wartość szesnastkowa po odwróceniu przód- tył da nam wartość BET. Możemy ustawić przeskok, jeżeli dysk trafi na jakieś błędy odczytu. Możemy sobie ustawić tutaj przeskok na przykład o 1000 sektorów, oraz zaznaczyć opcję, że po tym przeskoku dysk ma zacząć czytać do tyłu do wystąpienia kolejnego błędu, a następnie ponowić odczyt w przód. Oraz ustawić wypełnienie dla sektorów po przeskoku, czyli tych, które znajdują się pomiędzy błędami, i oznaczenia ich zdaje się w tym wypadku jako skip. Interfejs, parametry wejść-wyjść i dodatkowa opcja, która również się przydaje, to ilość odczytanych sektorów dla bufora. W przypadku też dysków, które posiadają dużą ilość błędów, dobrze jest sobie zmniejszyć po prostu ilość na przykład na 32 sektory, bądź 8, albo jakąś inną dowolną wartość, która akurat będzie nam się najbardziej sprawowała prawidłowo, jeżeli chodzi o odczytywanie urządzenia. Ja domyślnie pierwszy przebieg mam ustawiony na przeskok o, 1000, o 10 tysięcy sektorów, a czasy dostępu... Dla trybów PIO i UDMA ustawione na 600 do 800 milisekund, a same parametry w tych programach należy zawsze dobierać eksperymentalnie, zależnie od stopnia uszkodzenia czy degradacji. No dobrze, ale załóżmy, że my tutaj na razie nie będziemy wykorzystywali tych opcji, a zostawimy ustawienia domyślne. Dobra. Mm -hmm. Dobrze, kontynuuj od sektora, zablokuj źródło i wykonajmy kopię. No, i okej. Okay. Jak widać, w dysku wystąpił tylko jeden defekt. Ten, który prawdopodobnie znajduje się na liście smart, a pozostałe dane, według programu, zostały skopiowane prawidłowo. Przejdźmy zatem do otwarcia naszego wygenerowanego obrazu dysku. To jest nasz Mac Store. Jak widać tutaj dostęp do partycji jest. Pierwsza prawdopodobnie systemowa, druga na dane użytkownika. Zobaczmy co się tu dzieje. I wszystko widzę. Powinno być na swoim miejscu. Mamy jakieś zdjęcia. To są dokumenty. Mhm. Dobra. Otwierają się. Wygląda na to, że dane powinny być sprawne. Przejdźmy jeszcze do drugiej partycji, a w zasadzie do pierwszej systemowej. Ok, tu też wszystko powinno być na swoim miejscu. Co to jest? To jest chyba jakiś XP. Tak, tutaj jest użytkownik. Jeden drugi, trzeci. O, kurczę, dużo tych użytkowników sporo. A ciekaw jestem, jeżeli wybralibyśmy go sobie tego maxstor bezpośrednio jako urządzenie aktualnie. Dobra, tutaj MFT zadziałało prawidłowo, a tutaj też. Czyli to musi być błąd, który znajduje się gdzieś w obszarze pewnie rozruchowym. Dlatego nie chciał użytkownikowi uruchomić systemu, albo był jakiś błąd podczas uruchamiania Windowsa. Ok. tym oto sposobem dysk został zabezpieczony obrazem. W przypadku, jeżeli byśmy narozrabiali podczas napraw wykonanego zrzutu, możemy zawsze wykonać ponownie kopię. W tym wypadku nie powinna ona sprawiać żadnych problemów. No poza tym, oczywiście, jednym sektorem, który prawdopodobnie jest defektem fizycznym, i to tak naprawdę tyle. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego PC3000. Błąd wystąpił w sektorze 61 411 754. To on nie może zostać odczytany. Tak, z ciekawości skopiuję sobie ten numer LBA. Odmontujmy napęd i zobaczmy, co on nam tu powie. Załadujmy jeszcze raz dedykowane narzędzie dla, dla pracy z Seagate'em i zobaczmy, co tu się wyrabia. No, co jest o, teraz? No, faktycznie jest nie do odczytu. Tak, jest to ewidentnie błąd fizyczny. Dobra, czyli tutaj nie ma się co bardziej nad tym zastanawiać. No i okej, okay, tak się prezentują wyniki. 100% odczytanego dysku. A przypuszczam, że gdybyśmy zrzucili obraz tego napędu na inny sprawny dysk i włożyli do jednostki, ta dokończyłaby procedurę check disku. A wiem, że zadziałał, bo widziałem katalog Found000, co świadczy o jego zadziałaniu. I udałoby się po prostu system wraz z tymi rzeczami właściciela uruchomić. Sam bym może podjął taką próbę tutaj, natomiast jak zauważyliśmy, jest tam najprawdopodobniej Windows XP, a niestety, aby go uruchomić, potrzeba tej samej płyty i procesora. No, na pewno tej, tego samego chipsetu. A podsumowując, mam nadzieję, że ten materiał trochę Wam pomoże w przypadku domowych prób odzysku danych, gdzie dysk po prostu pozwala na taką pracę. A pamiętać przede wszystkim należy o tym, aby prawidłowo zdiagnozować urządzenie. A jeżeli posiadono na tyle dużo defektów, że nie pozwala na kopiowanie, wtedy nie ma sensu go męczyć, bo po prostu te uszkodzenia można pogłębić. Natomiast w przypadku właśnie jakichś niestabilnych sektorów bądź niedużej ilości defektów powierzchni magnetycznej, myślę, że materiał ten będzie pomocny, aby właśnie taki obraz i ekstrakcję danych przeprowadzić. To tyle ode mnie w tym materiale. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. W zaawansowanych narzędziach lub jeśli sami potrafimy ręcznie wyliczyć obszar alokacji. W zaawansowanych narzędziach lub. Li... <laughs> Ojejku. W zaawansowanych narzędziach lub ile. Li... <laughs> no nie mogę. W zaawansowanych narzędziach lub jeśli sami potrafimy wyliczyć miejsce alokacji. <laughs> Zielone. Ech, co się dzieje?